Cześć, w tym poradniku pisanka mniejsza na większą, link w opisie. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Udostępnij film tak, aby więcej osób mogło skorzystać z tego poradnika. Do wypełnienia potrzebujemy takie plastikowe, akrylowe wypełnienie. Wielkość 6 cm. Kordonek maxi lub maksimum 100 g 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, pracujemy na tym kółku, tę nitkę sobie od razu chowamy. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Mamy 3 słupki i to jest motyw główny w tym okrążeniu. Pomiędzy motywami 2 oczka łańcuszka. 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Kolejne 3 słupki na kółku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Wykonamy 6 razy motyw główny, podstawowy w okrążeniu. 2 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. A pomiędzy motywami po 2 oczka łańcuszka. Przechodzimy powiedzmy na poprzeczkę. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na poprzeczce. Wykonamy 3 słupki. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki tutaj na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy od razu na kolejną poprzeczkę i wykonujemy motyw główny. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na łuk. Kolejne 3 słupki tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 motywów głównych w okrążeniu.
przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw powtórzymy. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. Jest taki sam jak w poprzednim. Zmiana jest tutaj. Mamy dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejny łuk. Motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy trzy okrążenia. Mamy sześć motywów głównych podstawowych. I po dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzamy. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy i powtarzamy trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi. Trzeci. Mamy taki sam motyw jak w poprzednim okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka. Tutaj będzie zmiana. Chwytamy za łuk i wykonujemy sześć słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć słupków, tutaj będzie ananasek. Dwa oczka łańcuszka.
przechodzimy na kolejny łuk i wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego krążenia. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki w tym samym miejscu, pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Tutaj motyw główny powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk. I tutaj sześć słupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Sześć słupków na drugiego ananaska. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Robótka się zawija i jest tak, jak być powinno. Tutaj mamy dwa motywy główne podstawowe. Motyw na ananaska. Dwa motywy główne podstawowe. I motyw ananaska. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzamy. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. Dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Tutaj motyw powtarzamy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Dwa oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Ten motyw będziemy powtarzać. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek ananasa i wykonujemy jeden słupek. Oczko łańcuszka. Słupek na kolejnym słupku. Oczko łańcuszka. Słupek na następnym słupku. Oczko łańcuszka. Słupek na kolejnym słupku. Oczko łańcuszka. Słupek na następnym słupku.
oczko łańcuszka. I jeszcze raz słupek na tym ostatnim słupku. Mamy 6 słupków na ananaska, a pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy i wykonujemy motyw główny podstawowy. Tak jak już pokazałam na początku okrążenia. Pracujemy całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Dwa motywy główne podstawowe. Motyw ananasa. Dwa motywy główne podstawowe i motyw ananasa. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Te dwa motywy powtórzymy. Już mam. I tutaj uwaga. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami i wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami, półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Tutaj pomiędzy słupkami półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek na tym jednym oczku łańcuszka pomiędzy słupkami. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek pomiędzy kolejnymi słupkami. W tym okrążeniu ananasek ma 4 łuki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny podstawowy i wykonujemy motyw główny podstawowy. Tak samo jak na początku okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. I tak to wygląda. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. I tak samo jak w poprzednim okrążeniu, te dwa motywy powtarzamy. Już mam. Pracujemy dalej. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk ananasa i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk ananasa z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na kolejnym łuku. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na następnym łuku.
tym okrążeniu ananasek ma 3 łuki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk i motyw główny powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Te dwa motywy powtarzamy. Gotowe. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk ananasa i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na kolejnym łuku. W tym okrążeniu ananasek ma 2 łuki. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy. Tak jak pokazałam na początku okrążenia. Spotkamy się na końcu okrążenia. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek, trzeci, dwa oczka łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu, jest taki sam jak w poprzednim. Tutaj mamy zmianę. W poprzednim okrążeniu dwa oczka łańcuszka pomiędzy motywami, a tutaj tych oczek łańcuszka nie ma. Przechodzimy od razu na łuk i wykonujemy motyw główny, trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, dwa oczka łańcuszka na łuk i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk ananasa i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk ananasa. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Mamy jeden łuk
ananasa w tym okrążeniu. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na motyw główny podstawowy, chwytamy za łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy z tego okrążenia. Pracujemy tak, jak pokazałam na początku tego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na tym pierwszym oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Chwytamy za łuk półsłupek. Tutaj zakończymy okrążenie. Najwyższa pora umieścić w środku naszą formę. Później się po prostu nie zmieści. Naciągamy wzór mocno, ale z wyczuciem. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk motywu głównego z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk ananasa, chwytamy, naciągamy wzór i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za motyw główny z poprzedniego okrążenia, za łuk i wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw główny. Chwytamy za łuk półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk ananasa. Naciągamy robótkę i wykonujemy półsłupek. Cały czas naciągamy robótkę. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Prawie gotowe. Zobaczcie, jak pięknie wzór się naciągnął. Zamkniemy jeszcze robótkę tutaj w tym miejscu. Połączymy te łańcuszki. Oczko łańcuszka. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami głównymi. I tutaj równiutko. Wykonujemy półsłupek. I jeszcze raz w tym samym miejscu. Chwytamy za ten łuk. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka. I tutaj wykonujemy półsłupek. I jeszcze raz w tym samym miejscu. Półsłupek. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Mnie się podoba, jeśli Tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!